Zastanawiałeś się kiedyś, jak brzmiałaby piosenka napisana przez 5 mainstreamowych raperów? Najprościej byłoby poprosić sztuczną inteligencję, a ona zrobiłaby to za nas. Ja jednak wybrałem trudniejszą wersję, bo tak jak powiedział Pawlic, trudniejsze od wejścia na Himalaje jest dodzwonić się do polskiego rapera. Tak więc w ciągu 48 godzin udało mi się stworzyć beat i zebrać 5 topowych polskich artystów, aby napisali mi do niego tekst oraz wgrali swoje wokale. A wszystko po to, żeby udało nam się stworzyć dojebany materiał i żebyście mogli oglądać treści, których na YouTubie nigdy wcześniej nie widziano. Chciałbym tutaj jeszcze raz im podziękować w tym oto materiale za wzięcie udziału i wy też napiszcie komentarz, że raperzy są super, raperzy, kocham raperów, albo coś podobnego. Miłego oglądania. Ciekawostkę mogę opowiedzieć. Byliśmy ostatnio u Wojewódzkiego z Bambi. No. I Francis sobie siedzi w garderobie, był dzisiaj i mówi tak. A to ja sobie beat pierdolę. Założył sobie synapki i zaczął beat kleić po prostu w oczekiwaniu. Współpraca jest fajna, no bo Kacper jest człowiekiem, który chce dążyć do celu i jak coś zacznie, to chce to dokończyć. No jest mega zaangażowany też w ten proces. Tak, no tak zróbmy. A wiesz, co to jest? Mamy intro, mamy kawałek zwrotki, mamy prerefren i zaraz robimy refren. Zostrobimy. Zaraz mam koniec bitu. Ja tak, no to będzie proces tworzenia. Szybka akcja. Rura musi je. A ile ja mam napisać w ogóle tobie? Cztery wersy. Myślę, że najtrudniejszym etapem będzie wgrywanie piosenki. A wiem, że z tym często są problemy podczas nagrań, a boję się, że przy tak dużej ilości osób i przy tak różnych stylach mogę mieć kłopoty. A no dobra, drodzy widzowie, wraz z tym odcinkiem startuje nowy konkurs pod hashtagiem Błoński Kuba Libre. Namawia mnie, ja nie wiem co czuję. O, no właśnie. A wyniki poprzedniego konkursu? Jakoś się dowiemy wkrótce, kto wygrał? Coś, jakieś info? To był Buggy, czyli pierwsza osoba, która wygrała konkurs i wyleci razem ze mną do Tajlandii. Drugie miejsce, zgodnie z zasadami konkursu, zdobyła Fagata. Jest drugą osobą, która poleci razem ze mną do Tajlandii. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych p***ów, k***a. No i trzecią osobą, drogi widzu, możesz zostać właśnie ty. Tym razem nie ilość polubień, a jak najkreatywniejsze podejście do tematu z użyciem mojego dźwięku sprawi, że wygrasz trzeci bilet i polecisz razem z nami. Rozwiązanie konkursu 1 lutego 2024 o godzinie 15 na moim Instagramie. To będzie wyjazd i czuję, że nagramy tam content, więc zapraszam. Może to być szybka ósemka w czasie czwórki? No może być. Czy taka no. Wolna czwórka? Nie, właśnie może być. Kacper, nawiniesz takie przyspieszenie? Dobra. No. Ja nie słyszałem, ale już gotowe? No mogę przewrócić. Powiem szczerze, że inspiracja na pierwsze wersy nie była jakoś zbytnio mocno przemyślana. Przyszłam tutaj na freestylu i w sumie pomyślałam o tym, z czym mi się najbardziej kojarzy Kacper. I tak po prostu
popłynęłam z tym, tak bym powiedziała. Skończyły się czasy sielanki, crasher mam tylko do kali. Jeby mnie pałac twój stanik, w 10 sekund łap ci na gali. Kiedyś baskat, six pack, teraz tylko w sercu mam hip hop. Znowu jakieś dupy męczą w listach, Kacpi, proszę daj mi podpis na cyckach. Kacper na pewno sobie poradzi z odtworzeniem tych wokali, myślę, że 100%, tylko musi trochę się wczuć to i na pewno dać od siebie bardzo dużo i może to parę godzin potrwać, ale myślę, że na pewno z łatwością to odtworzy. Było to specjalnie pisane pod niego, więc myślę, że nie będzie problemu. Kiedyś baska, six pack, teraz tylko w sercu mam hip hop. Bambi, co? Wygrywamy też jakieś podbity, nie? No. A? I zróbmy, żeby musiał zrobić podbite. Właśnie tu, patrz, tu. Na cyckach. Czekaj. Znowu jakieś dupy męczą w listach, Kacpi, proszę daj mi podpis na cyckach. Ale to drugie było jakieś kasztaniarskie, bo bym podwoiła to pierwsze albo to ostatnie. Dobra. Okej. 2023. Największy polski traper. Jak usłyszałem, jak Bambi weszła do kabiny i zaczęła przewijać, to mam wrażenie, że to będzie mój najlepszy numer, bo najmniej przy nim zrobię. Jak to pociągnę? To co, wracam do was? Tak. No, kurwa. Zapraszamy. Moim zdaniem najlepszą czwórkę albo czwórki napiszą oczywiście dupeczki, czyli ja. Dobra, jesteśmy po godzinie trasy, wbijamy do kolejnej osoby, kto to będzie, zobaczycie już za chwilę. Wpadajmy do chłopaków do studia. Yo! Yo man! Yo man! Siema! Siema! Jeśli będziemy się tych stopków. Yo! Siema, kurwa! Dobra, ściągamy buty. Tak, czekajcie. Się tam. Czekaj, to dobrze. Czekaj, ja też chcę być operatorem, chwilę. A u ciebie na filmie się przeklina? Co? Można przeklinać? Można. Jest to miąższownia. Legendarna miąższownia, widzowie. Właśnie tutaj powstawały wszystkie hity. Jeśli miałbym wybrać miąższownię, a jakieś inne studio publiczne, no to oczywiście, że wybrałbym miąższownię, no bo to jest tak zwany own sauce. To jest nasz sos i robimy tutaj rzeczy od już 2 lat, więc tutaj nam się nagrywa najlepiej i nie ma innej opcji, no. Oh yeah! Jedziemy, ale wiecie co będzie zajebiste, że będziemy mieli milion różnych miejscówek, gdzie się robi muzykę, nie? Okej, okay. Sprawdźmy, Kasper, co tutaj przygotowałeś. To będzie kurwa łatwy orzech. A jestem ciekaw, właśnie najgorzej będzie wgrywanie, nie? To mnie najbardziej stresuje ogólnie. Kacpi, proszę daj mi podpis na cyckach, to jest pierwszy banger, nie? Z bars. To jest top wers tej. Nagrywamy reference na Majku, a potem Kacper nawija. Mic check. Zmienisz mi reverba? Troszkę mniej echa. Coś takiego catchy. Niech to leci, ej, do sieci, Co byś chciał, Kacperku, tutaj? Nie, no właśnie, na tym polega to wszystko, że ja nie mogę, że ja nie mogę nic tutaj, wiesz, okej. Wokalistą. Żadna z nich dobrze nie zna mnie. Jak hajki wchodzę i banie. Za siebie już nie patrzę, nie. Ja ten papier robię ekspresem. Ona chce zejść ze mną w parterie. Nie śpię, bo trzyma w gardzie mnie. To jest oklepane, zaraz odklepane. Jadę robić nowy interes. Okej, okay. No i teraz podbiteczki, dobra. Już nie patrzę, nie. I nagrywaj. Już nie patrzę, nie. To jest oklepane, zaraz odklepane. Jadę robić nowy interes. Daj mi podpis na cyckach. Żadna z nich dobrze nie znam. Jak hajki wchodzę im panie. Za siebie już nie patrzę, nie. Ja ten papier robię ekspresem. Dobra, mamy to.
Mamy to. Mamy to. Kolejne półtorej godziny trasy, jesteśmy w kolejnym studiu. Ciekawe, czy wiecie, kto będzie naszym kolejnym gościem. No, witam! Siemaneczku, zapraszam. Witam. Dobra, daj. Dobra, tak. Tego jeszcze nie było. O! O! Opa! Góreczka, może chcesz jeszcze co? Ej, no, może z tym bigosem przesadziłem, kurde. Ale nie, i tak go tu. Tak? Będzie tak, tak, tak. Ej, fajnie to. I tak cieplutko w klimacie jest taki domowy. Jest. No wiesz co, już. Jakbyś mieszkał tu całe życie. No. O górasek. No, musisz obstukać chyba. Pilotem. Dobra, test. Test Crashera. Test Crashera, bo wczoraj mieliśmy test Crashera. Oh yeah. Kasper, ty jesteś tak silny, ja pierdolę. Dzięki, stary, mów mi tak akurat. Ale skoro ty masz domowy bigos. O, nie spodziewałem się buraku. Dziękuję ci bardzo za nie. Ale mogę połowę oddać, bo muszę dać część dla tej. Nie, ja tak, to, ty znasz tak dużo, to ja nie zjem oczywiście. Kurwa, dziękuję ci, nie? Przekazanie. No i na razie mamy tyle. Dobra, a kto robi ten bridge? Właśnie, tak oni to policzyli, ale teraz jak mi się wydaje to... Bo myśleliśmy, że ty zrobisz refren. No wiem, no wiem, no właśnie. No, czyli a tu mamy... już jest bridge, nie? Więc chyba, że zrobisz bridge i refren. A możemy, albo na razie ominimy to po prostu. Ominimy i ty zrób sam refren. No, no. I zajebiście. Jak słucham tego kawałka, to przychodzi mi na myśl taka scena, gdzie Kacper nago wchodzi do... Kacper nago wchodzi do rzeki z lodowatą wodą. I wybiega potem znowu nago i biega po piasku. Jezus Maria. No to, to weź to puść. Patrz. Dobra, dobra, zostawmy. Dobra, czekaj, czekaj. Wypierdolimy tylko drugi. Nie, czekaj. Zostawmy pierwszy, utnijmy tylko drugi wers. I dograjmy teraz. To zostawmy i dograjmy. O, to ja tak wgrywam na przykład. Ja wiem, jak ty nagrywasz ogólnie, domyślam się. Ja tak realizowałem ludzi, więc... No, to ja tak właśnie. Tak, jeszcze tutaj trzeba ustawić wszystko, no. Dzięki w ogóle. Co? Ja wiem, jak ty nagrywasz. Ja wiem. Realizowałem kilku amatorów. A widzisz. Proszę państwa, czy ja tak kiedykolwiek powiedziałem? First day. Do dom. Pierwszy dzień. No. 14 godzin nagrań. Serio? Aha. Chyba no. Z czego 13 u Kieniego Zimmera. No i dobra. Dobra, ja mam takie wspomnienie z Kasprem, gdzie pamiętam, no to było dobrych kilka lat temu, jedliśmy razem bigos. Mamy kolejny dzień, mamy kolejnego gościa. Ciekawe, czy domyślacie się, kto to może być? Zapraszam do środka. Hejo. Hejo. Co, ja nie wszystko, wiem, co my najlepsze. Będziemy dzisiaj robić. Ja właśnie też jakby czekam, aż mnie zaskoczysz. Ja czekam, aż Kasper mnie zaskoczy, bo on mi nic nie chciał powiedzieć. Cześć. 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 Hello. Witam. Siemaneczko. Jaka jest tematyka piosenki? Jeszcze nie masz, bo no jak cię spytamy później, to będzie bez sensu, więc jakaś predykcja? No albo jakaś przywózka, no bo nie wiem w sumie w takim składzie, co oni mogli wymyślić też. I Bambi nagrywała pierwsza, więc co ona mogła wymyślić? Proszę. Polski drop! Ale to ma taki The Weekendowy vibe ogólnie przez ten refren. A ja to mówiłem, jak robili beat, że to będzie takie The Weekendowe, a oni mówią, nie, to w ogóle nie jest The Weekendowe. No nie, tekst na przykład moim zdaniem Kini zrobił mega The Weekendowy. Że właśnie, zwłaszcza, że te zwrotki są rozmieszczenie takie... sylab i tak dalej, no że to jest tak że ogólnie zaśpiewane. Zwrotki są takie OG, a potem refren jest taki jednak, że trochę to daje vibe po prostu wszystkich piosenek The Weekendowy. To jest chyba...
chyba najprostszy refren, jaki słyszałem do zapamiętania jakby, nie? Że... No i to jest atut Kiniego. No, to jest kurde. Się boję tego. Która chce ze mną coś więcej niż tylko seks. 4-2-0 to mój rekord w klatce. 0-0 to mój rekord w klatce. Ja chcę miłości, a ona zabawkę. Ale jeszcze bym tutaj zastanowiła się nad tą melodią, wiesz? Żebym zrobiła parę prób. To jest jak jakiś fedor, kurwa. No, ten refren myślę, że spowoduje, że to będzie najbardziej chciarska piosenka. 4-2-0 to mój rekord. Wers 0 do 0 w gadce oznacza, że 0 razy się udało zagadać. Teraz jest na maksa nieprzewidywalny, także... Export, import. To scena z klipu, którą sobie wyobrażam, wygląda tak, że Kacper idzie... że Kacper idzie wśród tłumu dziewczyn, a one wszystkie się tak na niego patrzą i idą sobie w drugą stronę. Dobra, chyba git. Kat! Pokażę stycę do kamery. Nie, bo to nie ja montuję. Kat! Cznijcie to! Gordo, jak mi się wyświetliło od ciebie crash i od razu mówię, a to jest gość! Czyli tak, nie będę ci puszczał jeszcze kawałka, no. Mogę ci pokazać tekst. No. I ty będziesz musiał strzelić, no. Czy może trafisz jakieś osoby po prostu, nie? Masz Bambi. No. Znasz Bambi? To znam, to jest od Leosia, no. Tak, jest Leosia. No. Jest Kini Zimmer. No. I jest Wajma. Kurwa, pierwsza osoba, o której pomyślałem, to Wajma. Tak? Nie wiem czemu, ale pomyślałem po prostu o nim, że tu będzie. No, o Leosie pomyślałem wiadomo. I kurde, ale kurwa. I na tym momencie nawet słyszałem Leosie, tylko nie powiem teraz w tym momencie. Dobra, dawaj dopasuj teraz. Pierwsza zwrotka. Kurwa, to bym strzelił Leosie. Pierwsza Leosia, druga. No. Wiesz, dlaczego bym strzelił Leosie? No. Bo zaczyna się odkończył mi się czasy sielanki. Dobra. Druga zwrotka. No drugą wtedy dałbym Bambi. A wtedy był tutaj Kini... To wtedy, to już wiem, że nie jest Wajma. No mogę tylko obstawiać. No. To będzie Wajma, to będzie Kini Zimmer, to będzie Bambi, a to będzie Leosie. Trafiłeś tylko Kiniego Zimmera. Tak? Aaa, no to widzisz, coś trafiłem. Trafiłeś tylko Kiniego Zimmera i puścimy ci numer teraz i dowiesz się jak reszta. Dobra. Dobra, wiem, Wajma jest drugi. Wszystkich się pytałem, bo jeszcze kręcimy sobie takie setki na koniec. To każda osoba mówi, że najciekawsi są twoje swoje. Kurwa, już na mnie jest, bo już zamknąć ten temat. No, jest wszystko na nowy teraz. No i tutaj dzisiaj mamy trochę inne podejście, ale to z racji, że z tego co gadałem z Jackiem, to tutaj już za bardzo nie nagrywają numerów, tylko nagrywał u siebie w domu, więc zarzucił sobie na słuchaweczki, pisze swój tekścik. Jestem ciekaw tego projektu, jak to wszystko wyjdzie. W ogóle te studio, mówiłem już na starcie, że jest dojebane po prostu, bo bije stąd cała historia, nie? Każde miejsce, mimo że jest taki jakby nieład tutaj, to ma w sobie duszy. I no, młodzi raperzy jeszcze nie mają takiego stylu. Ja w ogóle teraz odkopałem sobie i w 2016 roku byłem kiedyś na twoim koncercie. Ile ty miałeś wtedy lat, chłopaku? 6 lat, 18-19 wtedy musiałem być.
W Gdańsku gdzieś grałeś kiedyś. O, to możliwe. I to była Vanilla Ice, mi się wydaje. O, no to było, tak. Było słuchane w licealnych czasach i pamiętam, że byliśmy chyba w chałupach i dowiedzieliśmy się, że miałeś koncert i podjechaliśmy właśnie specjalnie. Chałupach, to wtedy to był koncert, to były te koncerty przy Vanilla. Teraz w ogóle robię tak, że w ogóle nie piszę już, tylko sobie wiesz, no że to tak, nagrywam po linijce, nie? I tak, tak, każdy tak, jest no. Innym głosem jakby. No słucham sobie tam parę dni, dopiero później spiszę i tak za czwartym razem dopiero nagrywam, nie? Właśnie też gadałem, że ja tu mam przyspieszoną lekcję rapowania z 5 różnych szkół, jakby, nie? W ciągu 48 godzin. Od każdego można co najlepsze pościągać i... Ty będziesz mnie nagrywał. No wiesz. Na te DM-y nie patrzę, wszyscy tu wiemy kto Crash jest. Rzeczy nieważne i ważne, w normie. Ja robię formę przed marcem. Ja robię content na fasę, by rosnie ci się bardziej to. Dziękuję fanom za wsparcie, a miłość jak szuka mnie znajdzie. Yo! Kończ się na yo, kurwa. Zaczyna, a zaczyna się od wtedy. Na te DM-y nie patrzę. Odwołuję Kupinę. Słuchajcie, a teraz wam opowiem historię, skoro już jesteście, bo myślę, że nie każdy widz Kacpra Wojtkiego o tym wie, to jest płyta Ścieżka Dźwiękowa, która ma swoją reedycję właśnie. Jeszcze nie ma tej płyty w sklepach, to jest nieważne tak naprawdę. Ważne jest, co przedstawia okładkę tej płyty. Otóż tutaj lepiej to widać, na kasecie. Z tyłu jest moje pierwsze BMW 7, serii 7, E38, ma takie dojebane felgi, możesz to pokazać. I teraz chodzi o to, że tajemnica tego zdjęcia jest taka, że z drugiej strony nie ma tych felg, bo dawno nie było w stanie skręcić na tych felgach. Ale lepsze jest to, że gościu, którego były te felgi, właśnie wtedy poszedł siedzieć na 15 lat i mógł, jego kolega zniósł z samochodu i mi założył i chciał mi jeszcze je sprzedać, O kur... Ale finalnie te same koła skończyły na zdjęciu białe jest lasy, taki sam jak moja, Gianniego, czyli syna Don Wasyla, cyjańskiego Barda, nie? Tak, tak. Jest taki, o którym zapomniałem. To jest płyta, którą ci pokazywałem, Ścieżka Dźwiękowa. Ja tej płyty nie słuchałem od wtedy, kiedy ona wyszła. Ale nie dlatego, że ja mam jakieś złe odczucia do siebie, tylko po prostu ta płyta powstała w niekomfortowych warunkach, bo w skrócie mówiąc, gościu, z którą tą płytę robiłem, który robił bitę na tą płytę, jakby dogadaliśmy się na wstępie na jakąś tam kwotę X, z hasłem, że jak będzie więcej tych bitów, no to wiadomo, że dogadamy lepiej. A wyszło na to, że ja zrobiłem całą płytę na jego bitach i te bity wyszły 3 razy drożej od sztuki niż kosztował jeden, tylko że przekazał mi to przez prawników siedząc w pokoju vis-a-vis. No więc dlatego też tyle lat nie słuchałem tej płyty, ale teraz będzie realizacja i posłucham. Wyobraź sobie jedną scenę w tym klipie, jak powinna wyglądać. A czy to już będzie klip? No, będzie od razu jeszcze robiony klip. No nie no, musisz być jakimś wycałowanym takimi ze szminki, wiesz, taczami szminki. To jest... Must have w tym klipie, to jest, wiesz, to musi być tak klip. Moi drodzy, dzień trzeci. Jeśli myśleliście, że ciężko będzie zebrać raperów do jednego odcinka, to po tym dniu przekonacie się, że ciężko będzie po prostu wgrać muzykę przez Kacpra Bońskiego. To będzie największym problemem. Dobra, ale będzie dzisiaj, ale będzie mielenia. Ja jeszcze nie wiem, jakim głosem będę to śpiewał. Każdy robi co innego, nie? Szukamy głosu, wiadomo. Szukamy głosu. Ej, ale tak, bajmy zajebiście, bajmy zajebiście. Ja wiem, że nie chcesz tam wracać, uciekimy. Skończyły się czasy sielanki. Ale już w tą stronę, A teraz to w ogóle się wybiłem. Remy Bambi jeszcze. Skończyły się czasy sielanki. Ja się śpieszę na tym, jakoś... Musisz szybciej. Skończyły się. Nie umiem teraz bić się znowu. Bo to jest stary chyba lekka transakcentacja, nie? Zamiast skończyły się czasy sielanki. Masz na nczyły, masz jakby masz akcent, nie? Skończyły się czasy sielanki. Skończyły się czasy. Tak, skończyły się czasy sielanki, tak jest. Skończyły się czasy sielanki. 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 Skończyły się czasy. Największy polski kasztan. Największy polski trapper. Tu
Słuchajmy. Skończyły się czasy sielanki. Crusher mam tylko do kali. No. Trochę nosowo, ale ogólnie fajne. No, ty. Ogólnie fajne. Kurwa, fajne jeszcze raz. Jeszcze raz, kurwa. Jest fajny, no. Fajne, ale jeszcze raz, jeszcze raz. Ale w tą stronę. Skończyły się czasy sielanki. Crusher mam tylko do kali. Melody na zaraz. Twój stanik. Stanik. Twój stanik. Właśnie to jest przejebane, bo mi się wydaje, że ja powtarzam to, co oni robią, a kurwa ni chuj tego nie powtarzam, nie? A w mojej głowie wykonuję cały proces, żeby to się powtórzyło. Twój stanik, 10 sekund, rozgrywam cię na gali. Kurwa, no zaczyna to brzmieć jakoś, nie? Ej, ale ja przynajmniej zawsze mówię, że ja nie jestem, że daleko mi to... do rapera, ale show z tym numerem będę mógł odkurzyć na scenie, nie? No kurwa, stary. Przebijać, jechać. Liczy się entertainment dla ludzi, nie? To piękne, co powiedziałeś. Yo! No, muszę wam powiedzieć, że zupełnie inna sprawa jest, kiedy nagrywam piosenkę i piszemy piosenkę pode mnie i dobieramy też takie słowa i melodie, żeby łatwo było mi odtworzyć. A zupełnie co innego, kiedy bierzesz profesjonalistę, który wgrywa swoje wokale i swoje pomysły i później ty, nie mając jakby narzędzi i umiejętności, musisz to odtworzyć. Ale jak masz znowu profesjonalistów w studiu, to oni cię tam krok po kroczku będą ciągnąć, mimo że to długo trwa, ale jakoś tam, jak się pomajstruje, to coś się wyciągnie. Ale żeby tak zaśpiewać na żywo, nie ma szans, nigdy w życiu. Nie, to będzie dobre, serio, serio. Dobry f***, stary, ten refren, szczerze. Daj jeszcze raz całe. Mocne k***. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie git. Ale już wiem, że jak będę chciał, żeby ktoś mi kiedyś pomógł napisać piosenkę, to dawajmy i do Kiniego, bo Bambi tyle mi k***a napsuła dzisiaj. Ej, a mogę poprosić mojego ghost singera o zaśpiewanie za mnie? O tego gościa? To jest moje ulubione. Jaki ty jesteś słodki tutaj w ogóle. Co k***a wymyślić? Teraz mi pójdzie lepiej, jak trzeba jeszcze raz poprawić. Dawaj. Na te DM-y nie patrzę. On ma tam f***i payna jakiegoś, widziałem, opalał. Ale to my chcemy zrobić tak, żeby na te DM-y nie patrzę. No dawaj, daj autotune na zero, k***a. O mój Boże, k***a. Jeszcze? Na te DM-y nie patrzę, wszyscy tu wiedzą, kto Crash jest. Powiedz to bardziej, wszyscy tu wiedzą, kto Crash jest. Wszyscy tu wiedzą, kto Crash jest. Na te DM-y nie patrzę, wszyscy tu wiedzą, kto Crash. Kurwa! Spokojnie. Pizdę, walę ten mikrofon zaraz. Fast attack na oko. Na łeb mu sweter założyłem. Pomyślałem, że ten będzie najprostszy. Nie, nie, nie jest najprostszy. Ale jest git, tylko stary musisz, mam wrażenie, że masz przyrytę po prostu taką klasyczną. W stylu, że po prostu już mnie też gardło boli, trochę jestem zmęczony. Mam wrażenie, że już ci stary po prostu wszystko się, wiesz, zlewa, no nie? Że już tak trochę... No ja i tak mam problemy z rozróżnianiem tych rzeczy, a co dopiero teraz jeszcze nie wiem co się... No mogłem tylko poprosić Wajmę i Kiniego, nie? Wtedy byłoby spoko ten. Tylko Wajma i Kini mogą ci teraz pisać piosenki. Tylko Wajma i Kini i by było git, nie? No. Nie, ogólnie to już byśmy mieli skończone, gdyby nie Bambi, nie? No. To co zrobi. Dobra, Tedego poproszę i Sarę i ten. I oni będą na ficie i mamy zrobione. Ale już jesteśmy na ostatniej prostej. Ja po prostu jestem od... 3 dni, od 10 wychodzę z domu, o 2-3 wracam do domu. No bo ja bym chciał to zrobić, tylko robię to setny raz i nic się nie zmienia, nie? I o to mi chodzi, że jakbyśmy przesuwali się chociaż po odrobince do przodu, a tu robimy x, któryś raz z kolei jest gówno po prostu, nie? Przyjeżdżam, nie. Tak, k***a, zjeb...
do rury. Przestań, jesteś fajny, nie jesteś z***a. Dajcie przyjść. Nie oceniaj się tak. Nie oceniaj. Ja pierdolę. No jest taki zapi***. Pasujesz do mnie. A no i premiera piosenki 19 stycznia, godzina 15, a na streamingach już od północy.